No kochani, jest godzina 6:10. Zyzio całą noc był ze mną w pokoju. Julka przez to chyba się obraziła, w ogóle nie było jej w pokoju. Teraz Zyzia wypuściłem na dwór. Wypuściłem Zyzia na dwór, przyszedłem tutaj, a tutaj co? A tu klakierek jest też już na dworze. Teraz przyleciały, Niunia przyleciała, Urwis przyleciał, Maja przyleciała i Misia też przyleciała. Zobaczcie, no coś niesamowitego. Przyleciały, usłyszały głos mój. Spod bocianówki przyleciały tutaj. No proszę. O. A tu jest Majeczka. Gdzie ta Majeczka? Tutaj była. Kicia mała, gdzie ty jesteś? Gdzieś mi się schowała. O, się ganiają, proszę. O, tu jest Majeczka. O, już się schowała. Jest tu. O, jest. Idzie? Proszę. Ależ one mają słuch niesamowity. Ale Julia wyraźnie obrażona. Kurczę. Nie przyszła całą noc do pokoju. Romeo był. Był, pospał na szafie, najadł się. A Julia głodna była na dworze. Teraz przyniosłem Feliksa, którego nie zjadły w pokoju. Romeo nie zjadł z Zyziem. No, to mamuśka je. Julia przyleciała też głodna się najeść. A to ci historia. Czyli zaczyna się powtarzać historia z Maćkiem. Maciek był w pokoju, ale jak się wesoła ciotka wprowadziła, to się wyniósł na korytarz. I na korytarzu był. Babcia, Kiciulka, Niunia. A się pytaliście, co to będzie, jak zareaguje Romeo, jak Zyzio będzie w pokoju. No i macie. Już wiemy. Romeo prawie nic. No jest, już mniej tak do mnie, na mnie wchodzi w nocy. Nie wskakuje. O, brykają. I poleciały. Poleciały konie po betonie. Już poleciał. Tak. Dzień się budzi, kochani. Ani jednej chmurki nie ma. Cisz. O, 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 o. Julka nawet bryka. No. Aj, 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 aj. Ładne widoki takie, o piękne, prawda? Pomarańczowe światło lamp. Lampy mają tak zwane światło żółte i białe. Tamta dalej ma białe. To takie trochę w pół na pół, to jest białe. Ale żółte jest ładne, przyjemne dla oka. No i na fotografiach ładnie. Co tam klakierku? Ale klakierek był też tutaj rano. Wyszedłem. Takie, o. Proszę. No, jak się Miciurin zobaczy, będzie płakał, załamie się. Koty mu chodzą po ogrodzie. Santa Madonna. Będzie na mnie psy wieszał. Że ja je tu przyzwyczajam. No. A dla kotów ogród to jest wspaniałe miejsce do igraszek. No. Tutaj Miciurin wypalikował
i tłuczniem z cegły pokrył teren, bo przedtem jak była ziemia, to było miękko, no wiadomo, jak było miękko, to było fajnie się załatwiać. I kotki się załatwiały. No i Miciurin bał się, że mu roślinki padną. Ale co tam kotki się załatwią? Przecież to nie stado koni czy krów, które tam by zaraz nie wiadomo ile. O, jest. O, proszę. Przyszły nad wodę. Widać, Miciurin wodę napuścił, uzupełnił, bo sadzawka, bo oczko jest pełne wody. O, kaczka poleciała. Poleciała dzika kaczka, kwakając. O, Julcia nawet lata, zobaczcie. Co się stało? Julka. Zawsze taka raczej osowiała, była powolna, a teraz biega tutaj. No, kiciulki. Włuchają kwiatki. Miciurina nie ma. A Miciurin ma to okno tam na rogu, co się świeci. Światło po prawo od lampy. Tylko tu nie, no, od frontu. Tu od frontu to jest od korytarza. Tylko to na rogu. Nad daszkiem tym, tej bramy wejściowej do ogrodu. To jest Miciurina okno. No, trzeba przyznać, że tutaj w ogrodzie to często kotki te spoza parkanu, jak się przenosiły coraz bliżej tu do nas, to mieszkały w tych zaroślach. Gajowniczki na przykład. 5 gajowniczek. Trochę chłodno jest, ale przyjemnie, rześko. Nie, Julcia? Julcia całą noc była na dworze. Niesamowite. Gdzie ona była? Gdzie ona spała? Ale to oznacza, kochani, że nie jest jeszcze zimno na dworze. Skoro o... No i to maleństwo nawet przyleciało. Jezus Maria. Przyleciało. Jak na komendę wszystkie przyleciały tutaj. O. O, urwisek tam. Oj, oj, oj. No. Ale zleciały się do ogrodu. Tam urwis patrzy. No jeszcze wpadnie do tej wody. A, bo tam na pewno żabę widzi, że się rusza w wodzie. O, jak wychyla się. O. Uważaj, żebyś nie wpadł. No, idziemy na światło. Bo tutaj oświetlenie jest. O, tu któryś po drzewach chyba chodzi, czy mi się wydaje. Tak, tu wchodzi któryś. A który to tu po drzewie chodzi? To mój Zyzio? Mój Zyzio tutaj, proszę. Zew natury się odezwa. O, zaraz Niunia też wejdzie. Też, też. O. I na drzewko. Proszę, to jest to, co kotki lubią najbardziej. Ile was tu jest na tym drzewie? Wygląda, że ich tu jest więcej. Muszę zobaczyć. Kto tu jest? Zyzio jest.
O, tam jeszcze jeden wyżej jest. To chyba ciotka. Nie, mamuśka. Mamuśka prycha. O, mamuśka prycha. No. Oj, 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 oj. Proszę, jak chodzą. Drzewko gęste. Gałęzi ma. Dobrze się wspinać można. O. Proszę. Oj, 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 oj. Jest. Jest. Jest tam klakierek. A mamuśka została. Mamuśka, Kicia, chodź. Chodź, Kiciulka. Chodź. Została. Na drzewie. Aj, aj, aj. Ole, o, i następny patrzą na drzewo. Ale ich tu lata, zobaczcie. No, no, no. Ale się namnożyła. O, dziwa, że miczurina nie ma. O, Julcia jak zwykle prycha. Julcia jak zwykle prycha. O, właśnie, tam się chowały. Tam skąd wyszła Maja, tam się chowają, chowały, kotki chowają. O, 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 kurczę, wpadnie do wody. Wpadnie do wody. A nie. No już byłem pewny, że wpadnie. Bo się wspinała po tym kamieniu, a później się zsunęła. O, znowu tam na drzewo wlazł. Któryś. Który tam wlazł na drzewo? O, Zyzio, jak zwykle. O. A tam jeszcze jeden jest. Jeszcze jeden jakiś jest. No. O. A warcie. I się i do góry. I jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej. Zyzio. Schodź. Aż wyspał się. No muszę wam powiedzieć, że się przebudziłem nad 6 rano. O, i klakier też. I klakier też. Zyzio taki wyspany, jak biegał po pokoju, to mi na łóżko skakał, miauczał. Widać było, że wyspany, że musi, że chce na dwór. Nie, że już się nudzi w pokoju. No go przyniosłem na dwór, no i zobaczcie, jak brykają. Kotki wypoczęte, najedzone. O, na drzewie siedzą. Nawet klakierek. I majeczka mała. O, o kurczę. Wszystkie drzewa oblewa. O Jezus Maria. Się poślizgnąłem. Fiknąłbym. A tu która jest? Mamuśka. O, poleciała. Poleciała. Coś niesamowitego. Wszystkie koty lubią rano na drzewo się wspinać. Nie? Który tam jest na drzewie? Jest tam. Jest któryś. Jest klakierek. I jest tam któryś jeszcze. Zyzio? O, schodzi. Chodź, Kicia. I klakier. O, o, klakier go spycha. Spada, spada. Spada, spada. Co, Niunia? Ty też? No, skikaj. Jest. Jest, jest. O, aha. No niesamowicie się cieszą biegając tutaj po tym ogrodzie. Radochę mają niesamowitą.
A Miczurina nie ma, to dziwne. Miczurin idzie wcześniej spać i o 5 już jest na korytarzu. Już chodzi. A teraz go nie ma? Co się stało? Już dawno się spodziewałem, że się tu pojawi i zacznie na mnie narzekać, że koty tu ściągam. Tak jak kiedyś pani kierowniczka tutaj też. Ja tutaj koty karmiłem, gajowniczki. To przyszła i zaczęła krzyczeć na mnie. Może nie tyle krzyczeć, co no, co tu koty robią? Tam do bocianówki, a nie tutaj. Koty. No to ja mówię, to niech im pani powie, żeby tam poszły. A przecież ustawa o ochronie zwierząt mówi, że kotów wolnożyjących nie wolno przeganiać, przenosić, wywozić, że one mają żyć tam, gdzie chcą, gdzie żyją w terenie. Bo to są zwierzę wolno żyjące. To tak samo jakby ptakom zakazać, żeby fruwały tam, gdzie one chcą. To nie jest jak w tym filmie. Sami swoi. Jakim prawem on na moje niebo wlatał? Pawlek, jak zobaczył samolot. No. Dla zwierząt wolno żyjących, ptaków, przestrzeń jest dla nich. A nie, że my jesteśmy właścicielem przestrzeni zwierząt wolno żyjących. To tak jakby dzika z lasu wygonić, zająca z pól. No. To jest nasze dobro ogólnoświatowe. Dzięki temu Ziemia jest Ziemią. Ze swoimi całą fauną i florą. Nawet Majeczka, proszę, jak skacze, jak się cieszy. Widzicie, jak się cieszą kotki. Nasz piciolki, biegają. No cóż mogę powiedzieć, no szkoda, że takiego oczka wodnego, takiego ogrodu nie ma w pobliżu bocianówki. Albo może inaczej. Szkoda, że bocianówki tu nie ma. Na przykład byłoby wspaniale pięknie, gdyby bocianówka powstała właśnie tu, w ogrodzie. O, i gdzie? Tutaj na przykład. Tu w tym miejscu, zobaczcie. Pod tym drzewem. Pięknie by było. Kotki by sobie wybiegnęły. Tutaj, o, tu oczko wodne. Tutaj nasz oddział blisko byłby. Pięknie by było. Poza tym bocianówka byłaby dalej od drogi. Też bym się czuł bezpieczniej. No. Ale szkotki ładnie biegają. Niebo jaśnieje. Mniej granatowe. 30 września, kochani. Ostatni dzień miesiąca. Jutro będziemy mieli już październik. Ta Julcia to prycha. No taka oswojona, taka tego. Po korytarzu chodzi, ludzi się nie boi. Ale tak jak Maciek.
O, o, zobaczcie, gdzie wchodzi. Ale tak jak Maciek, nie integruje się z kotami. To jest Julcia. No co można powiedzieć? Egoistka, nie? O, te się ładnie bawią. A ta nie. Julcia, czemu ty taka maćkowata jesteś? Co, Julcia? Tak, dzwoniłem przedwczoraj do pani, naszej byłej socjalnej, którą nazywałem mecenas z racji tego, że ciągle zajmowała się sprawami mieszkańców w sądach, po urzędach, jak mecenas musiała być zorientowana. I to ona właśnie mi 3 lata temu przywiozła Maciulka do adopcji, bo jej właścicielka, pani sąsiadka z bloku, z klatki, była starsza, schorowana. No i dowiedziałem się, że rok po adopcji Maciusia ta pani zmarła, czyli 2 lata temu. No niestety. Ludzie odchodzą, kotki odchodzą. Przykra rzecz. Samo życie. A w życiu jak w przysłowiu, pantarei. Czyli co, czas płynie, tak? Czy wszystko się zmienia? I cóż, kochani, zobaczcie. Lampy zgasły. Światło w bocianówce zgasło. O, idzie mi ciuni. Idzie. Hej, hej! Gdzie to, na stołówce się było? Miciuryń, śledztwo prowadzić? Jaki urzędowy, jaki z tego, jaki obrażony. To jest cały Miciuryń. Jak on potrzebuje, to słuchaj, przyjdź, zobacz. Ale jak jemu coś, to śledztwo prowadzisz.